23. sesję Rady Gminy w Mochowie. Witam Państwa Radnych, Wójta Gminy Zbigniewa Tomaszewskiego, zastępnie zaskarbnika Gminy Jolantę Ziemińską i Państwa Sołtysa. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych na sesji jest 15 radnych. Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały i decyzje. Otrzymaliście Państwo Radni z materiałem na sesję wniosek Wójta o zwołanie sesji Rady Gminy. Mochowo, dnia 13.06.2016, Panian Jerzy Głodkowski, Przewodniczący Rady Gminy Mochowo. Wniosek o zwołanie sesji Rady Gminy Mochowo w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, Dziennik Ustaw 2016 roku, pozycja 646. Proszę o zwołanie sesji Rady Gminy w Mochowie na dzień 14 czerwca 2016, to jest wtorek, na godzinę 14. Proponowany porządek obrad. Pierwsze, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok. Dwa, interpelacje, zapytania radnych. Trzy, odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej i obecnej sesji. Cztery, wolne wnioski, informacje. Uzasadnienie. W dniu 10 czerwca 2016 roku na 22 sesji nie podjęto uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok, a podjęcie jej jest konieczne do wprowadzenia m.in. dotacji w kwocie 70 tysięcy zł na realizację zadania przebudowa drogi gminy transportu rolnego nr 370221W w miejscowości Kukoszyno-Wiki, gmina Mochowo, oraz innych zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu. Dlatego wnioskuję o zwołanie sesji Rady Gminy Mochowie na dzień 14 czerwca 2016 roku, to jest wtorek, na godzinę 14.00, w podpisie wójt gminy Zbigniew Tomaszewski. Otrzymaliście także Państwo zaproszenie. Bardzo bym prosił, żebyście pobrali, bo się wkradł w błąd. Przeczytam nagłówek. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 90 roku w samorządzie gminy, Dziennik Ustaw 2016 roku, pozycja 646, na wniosek wójta gminy Mochowo zapraszam na obrady w poprawce 23 sesji Rady Gminy w Mochowie, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016 roku, to jest wtorek, o godzinie 14 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mochowo. Proponowany porządek obrad odczytam, ale przeczytam. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok. Dwa, interpelacje i zapytanie radnych. Trzy, odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej obecnej sesji. Cztery, wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść coś do porządku? Nie widzę chętnych. Kto jest za przyjęciem porządku, przedstawionego porządku, proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek przyjęty. Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu pierwszego porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok. O przedstawienie projektu uchwały poproszę panią Jolantę Ziemińską. Na 23 na 2016 Rady Gminy Mochowie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuły 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej Gminy Mochowo na 2016 rok nr 100/16/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 190 579,74. Stan dochodów budżetu z gminy Mochowo wynosi 24 154 445. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 160 524,94, to jest kwoty 23 448 727,74.
do kwoty 23 609 245,68. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 30 054,80, to jest kwotę 511 144,52 do kwoty 541 199,32, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mochowo na 2016 rok pod nazwą dochody 2016. Punkt drugi, zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 326 214,74. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 25 980 141,50, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 16 936,06 z kwoty 22 762 172,70 do kwoty 22 745 236,64. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 343 150,80, to jest kwoty 2 891 754,06 do kwoty 3 234 904,86, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej gminy Mochowo na 2016 rok pod nazwą wydatki 2016. Punkt trzeci. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 829 696,50, który zostanie pokryty z przychodów. Z kredytów i pożyczek w kwocie 1 038 944,76, z wolnych środków w kwocie 790 751,74. Punkt czwarty. Łączna kwota przychodów wynosi 2 873 161,74 oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 043 465,24, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej gminy Mochowo na 2016 rok pod nazwą przychody i rozchody budżetu. Punkt piąty. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej gminy Mochowo na 2016 rok pod nazwą dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Punkt 6. Zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć UHR zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały na 2016 rok pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok. Punkt 7. Po paragrafie 13 dodaje się paragraf 13a w brzmieniu. Paragraf 13a. Ustala się dochody i wydatki na zadania zrealizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej pod nazwą dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mochowo. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W załączniku dochodów wprowadzono następujące zmiany. Zwiększa się plan dochodów w dziale 010, rozdział 010-10 od kwotę 50 904 z tytułu wpływu z różnych dochodów 50 000 środków na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł 504. Rozdział 010-42 o kwotę 70 000 z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych na realizację zadania przebudowa drogi gminy transportu rolnego nr 370221 w miejscowości Łukoszynowiki gmina Mochowo. W dziale 750 rozdział 750-23 o kwotę 20 000 z tytułu wpływu z różnych opłat. W dziale 756 rozdział 756-15 o kwotę 9 000 z tytułu wpływu z podatku leśnego. Rozdział 756-16 o kwotę 40 000 z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości. W dziale 758 rozdział 758-14 o kwotę 4094 z tytułu wpływu z różnych dochodów. W dziale 852 rozdział 852-13 o kwotę 2341 z tytułu dodatku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego nr 71
łamane na 2016 z 31 maja 2016 roku. W dziale 900, rozdział 905. Proszę o wyłączenie telefonu, bo to przeszkadza. W dziale 900, rozdział 905 o kwotę 27 183 zł z tytułu dotacji celowej, z tytułu realizacji projektu redukcja zanieczyszczenia powietrza w gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, projekt zakończony w 2015. W dziale 921, rozdział 921-05 opława 8 tysięcy z tytułu wpływu z usług. Zmniejsza się plan dochodów. W dziale 900, rozdział 904, o kwotę 40 849,20 z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy Skrwie Prawie w miejscowości Ligowo i na Mochowie. W załączniku wydatki wprowadzono następujące zmiany. Dokonuje się zmiany nazwy zadań. Zbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w miejscowości Malanówko, Gozdy, Osiek, Dobarczewo, Słukowo, Gawiany, Dobrzenice Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Mochowo, Parcele, Bożego, Śniegie, Bydorze, na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w miejscowościach Malanówko, Gozdy, Osiek, Dobarczewo, Słukowo, Gawiany, Dobrzenice Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Mochowo, Parcele, Bożego, Śniegie, Bydorze, Bożego Nowe, Ligowo. Zwiększa się plan wydatków. W dziale 010, rozdział 010-10 o kwotę 239 tysięcy z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo 3 tysiące. Wydatki na zakupy inwestycyjne, zakup i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych wraz ze stacją polielektrolitu i szafą sterowania na odwadnianie ścieków w miejscowości Cieśle 236 tysięcy. Rozdział 010-30 o kwotę 40 zł z przeznaczeniem na wkłady na rzecz izb rolniczych. W dziale 600, rozdział 616 o kwotę 85 tysięcy z przeznaczeniem już zakup materiałów i wyposażenia 10 tysięcy, zakup usług remontowych 5 tysięcy, wydatki inwestycyjne, przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370221 w miejscowości Łukoszynowiki, gmina Mochowo 70 tysięcy. W dziale 750, rozdział 750-23 o kwotę 1999-14 z przeznaczeniem na szkołę na pracowników. W dziale 754, rozdział 754-10 o kwotę 4 tysięcy z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Rozdział 754-12 o kwotę 33 tysięcy z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne, zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej Straży Pożarnej w Wędoszynie. W dziale 801, rozdział 801-01 o kwotę 62 tysiące z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej imienia Powstańców Styczniowych w Ligowie 10 tysięcy, budowa ogrodzenia koło szkoły w Ligowie 62 tysiące. W dziale 852, rozdział 852-11 o kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników. Rozdział 852-13 o kwotę 2341 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. W dziale 853, rozdział 853-95 o kwotę 320 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. W dziale 921, rozdział 921-05 o kwotę 21 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 4 tysiące, zakup usług remontowych 10 tysięcy, zakup usług pozostałych 7 tysięcy, zakup usług telekomunikacyjnych 100 zł. W dziale 921, rozdział 920, w dziale 926, rozdział 926-01 o kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na zakup energii. Zmniejsza się plan wydatków. W dziale 010, rozdział 010-10 o kwotę 10 tysięcy z tytułu wydatków inwestycyjnych. Wykonanie dokumentacji projektowej na odróżnienie rogu R6 wraz z przebudową przepustu w miejscowości Mochowo Parcele gmina Mochowo. W dziale 600, rozdział 614 o kwotę 747,20 z tytułu różnych opłat i składek. W dziale 757, rozdział 757-02 o kwotę 25 tysięcy z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
dziale 852, rozdział 852.11 o kwotę 1000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych. W dziale 900, rozdział 904 o kwotę 40 849.20 z tytułu wydatków inwestycyjnych ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przez krwię w prawie miejscowości Żykowo, gmina Mochowo. Rozdział 919 o kwotę 889 zł z tytułu różnych opłat i składek. Rozdział 995 o kwotę 35 tysięcy z tytułu zakupu usług pozostałych. W dziale 921, rozdział 921.05 o kwotę 1100 zł z tytułu różnych opłat i składek. W załączniku przychody i rozchody wprowadzono następujące zmiany. Zwiększa się przychody w budżecie z tytułu wolnych środków o kwotę 135 635 z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo, kto z Państwa radny chce zabrać głos? Proszę Pani Radna Siemieniecka. Mam pytanie. Dlaczego z pasku zadań inwestycyjnych wyrzucono budowę budynku socjalnego na Wojsku Sparty? To jest jedno. I drugie, zmniejsza się plan wydatków. Zgady 010, 01, 010 z kwotą 10 tysięcy. Z tytułu wydatków inwestycyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej na udrażnianie numer 6. Czy zrezygnowano z tego, czy mogę dostać wyjaśnienia w tej sprawie? Na razie dziękuję. Tak. Proszę Pani z pasku zadań póki co nic nie zginęło. Są też, dlaczego nie, żeście się Państwo zorientowali, że to nie są nawet po kolei, bo w pasku zadań są tylko inwestycje te, w których cokolwiek się dzieje na tej sesji. Bo jest nawet numeracja 1, 2, 7, 8, 9, 11, 17, 18. Czyli tak, jest tak jak... Tylko są naniesione w pasku te zmiany, które dotyczą tej sesji. Natomiast w 010, z tego co przekazała mi Pani Skarbnik, na polecenie regionalne i to zadanie na tą chwilę musi być wykreślone, ponieważ uchylał nam uchwałę, dlatego że ten ruch nie ma własności, nie jest uregulowany stan prawny. No, nie wiem jak to Pan będzie, czy... To znaczy jakiś tam, tak, open wykonanie dokumentacji projektowej na udrożnienie rowu R6 wraz z przebudową przepustów w miejscowości Mochowo-Parcy. Dobrze, mówimy o tym rowie, co tam będzie było... Co będzie kanalizacja, tak? Oczyszczalnia będzie tam, podchodziła. Tak? No, to jest ten, nic. Od oczyszczalni też. Proszę bardzo, zaraz też się będzie usytuowanie, no to jest pod oczyszczalni, która będzie wbudowana tu w Mochowie. Będzie wprowadzona pod Milnowem, to może Pan Radny może z tego teraz bardziej ma obraz, gdzie to jest sytuowanie. Lub od drogi żurawińskiej, no, oczyszczalnia w kierunku od dobrze, jak do Żurawina się skręca w prawo, to ten rów co idzie przy drodze, melioracyjny, i on idzie prosto tam dalej. Tam będzie odpływ wody. Od oczyszczalni. Ale czy od oczyszczalni z rowem będzie woda się cofała do kanału, czy będzie stała? Nie, do rzeki. Do rzeki. Czyli to chyba... Nie, do kanału. Bo spadek jest tam, to śmiena, bo kanał tu zostanie wyżej. Chyba transformatorownie, czy jak kierownik, nie wiem, co się tam dzieje. Tak, zaraz odpowiem, pan kierownik przyjdzie, podzie na to, co pan chce życzyć i będziemy dalej rozmawiać. Panie kierowniku, jest pytanie, chodzi o ruch R6, który będzie odprowadzał wodę z oczyszczalni, która będzie wydobywana po Mochowie. Proszę o przedstawienie usytuowania tego rogu. Gdzie to jest i w którym kierunku będzie wśród tej wody w tym rogu? Może
tam pan kierownik przejdzie. Tak, gdzieś tam musiał tam z tyłu zejść. Tam koło pani. Tak, proszę tutaj koło pani wiceprzewodniczącej może. To jest rów związany z budową oczyszczalni ścieków. Nie wiem, czy państwo się orientujecie. W miejscowości Mochowo Parcele, tu zaraz za skrzyżowaniem po lewej stronie taki duży, głęboki rów, który idzie w kierunku Smukowa. I na wysokości planowanej budowy oczyszczalni i w kierunku Smukowa. Prawda, w kierunku rzeki, to wymaga on pewnej regulacji. I z tym związany jest właśnie ten temat. Opracowana była dokumentacja, pozwolenie wodnoprawne, ponieważ to wymaga pewnej regulacji przepustów, poprawy, rozbudowy w niektórych miejscach. I tak, zgodnie z przepisami budowlanymi, te wszystkie dokumenty, prawda, oświadczenia mieliśmy, prawda, to jest załatwione. Troszeczkę teraz coś, jak słyszałem, regionalna izba obrachunkowa wniosła jakąś uwagę. A nie mamy własności na to. Nie mamy własności. Jest tam prawno uregulowane. Bo jeżeli, z tego co ja rozumiem, bo projekt był realizowany już dużo wyżej wcześniej, nie? Projekt tam odprowadza i tak dalej. Rów na pewno jest torowem, jest to na pewno czekiem, czy tam rowem melioracyjnym, co tu mi opowiada pan sekretarz, nie? Bo to jest to melioracyjne. To znaczy, że wystarczy tylko wykazać, podejrzewam, do regionalnej własność i tak dalej tego rowu. Ja to jest własna, tak. Dobrze, a jeszcze chcielibyśmy zapytać, bo to ona była sprawa na jednej sesji, która tam się odbywała po elektach 1-300, w sprawie tej transformatorowni i przepompowni, że właściciel nie chciał. Chcę, żeby sprzedać tą działkę. Odpowiem tylko na ten temat. Co w tej sprawie się dzieje, czy to? Ja odpowiem. Pan Milewski, tak bodaj? Tak. Pan Milewski i pan radny Karkowski na pewno szerzej odpowie, bo ja prosiłem, żeby z tym panem porozmawiał. Ten pan na dzień dzisiejszy nie mówi, powiem za mnie wiedzą. Proszę pan radny, może na ten temat się bierze. Szanowni Państwo, Radni, Panie Wójcie, tematem rozmawiałem niby z Panem i Pan Wójt Milewskim. Pan Milewski tak na dzień dzisiejszy nie jest zdecydowany w temacie. Co? Bo chce niby nam odstąpić, ale my musimy podjąć kroki w stosunku tej zamiany. Wycenę jednej działki i drugiej działki, bo to ponosimy koszty. Chcieliśmy wejść w temat może inny, czy jakieś wynagrodzenie, czy coś. Pan Milewski nie jest w temacie na razie. No i to stanęło w miejscu. Dobrze. Panie kierownik, wiem, że rozważana jest druga możliwość tutaj, bo jeżeli nie będzie to, nie dojdzie do skutku, to wiem, że tam jest przewidywalne przeniesienie tego, tak? Tej przepompowni. A, to sprawa pana Milewskiego? Tak. No jest taka możliwość. Proszę przedstawić teraz. Jest taka możliwość, bo wymaga to przebudowy pewnego odcinka sieci i przeniesienia na inny grunt. No przecież nie możemy sobie na to pozwolić, że zatrzymamy przez jedną osobę stanie budowy kanalizacji. No, ale to nie blokuje, bo nie blokuje temat. Gmina poniesie koszty, ale wiem na tyle, co rozmawiałem z panem kierownikiem, że tam jest ułożenie usytuowane, że to przepompownie można przenieść na drugą stronę, czy to w ogóle przenieść i rozwiązuje to problem. Tak. Na pewno koszty będą. Nie. Dwa razy przejście przez jednie. Tak. Ale możliwość wykonania jest, tak? Jest. Proszę pani radna, czy nie jest tam? No, ja się wcale nie dziwię, że brak rozmów, bo ja widzę, że to radni załatwiają sprawę
przejścia, czy wykupu, czy nie wykupu, a nic nie słyszę od pana wójta i wtedy ja się nie dziwię człowiekowi, że nie chce z radnymi rozmawiać. Proszę o konkretne, konstruktywne pytanie, dlatego że radny na swoim terenie ma prawo rozmawiać ze swoim mieszkańcem, to czyni, no to litość Bożą, czy ktoś kompetentny, bo to wójt. Zawsze więcej tutaj do powiedzenia niż przeciętny Kowalski. Państwo radni, właścicielem działki jest Krzysztof Milewski. Przed podziałem geodezyjnym wyraził zgodę, a do podpisania umów na przez działkę to jest zobligowany projektant, którego umowa obliguje, a nie wójt nie będzie indywidualnie rozmawiał z każdym mieszkańcem, czy wyrazi chęć i ochotę przejścia przez działkę prywatną. Do tego jest zobligowany projektant i na tym się ta sprawa kończy. Tu powstał problem po podziale geodezyjnym, skoro stwierdził pan Milewski, że jego działka ma taką, a nie inną wartość, nie wyraża zgody. Teren prywatny należy do właściciela działki, tak więc wójt nie ma tu możliwości negocjacyjnej, skoro jest to teren prywatny, możemy tylko rozmawiać. Nie mogę wymuszać na kimś, skoro jest dysponentem gruntu pan Krzysztof Milewski. Przed podziałem wyraził zgodę, po podziale takiej zgody nie wyraził, były rozmowy, odbyły się takie, mamy tylko problem z tym panem na tą chwilę, ale to nie destabilizuje inwestycji. Jesteśmy przygotowani na złożenie, jeśli chodzi o PROW, w miesiącu sierpniu, tak więc uważam, że będą jeszcze rozmowy z panem Milewskim. Jeżeli będzie drugi etap, będziemy takie rozmowy podejmować. Na tą chwilę nie ma wpływu, nie ma takiego narzędzia, które zmusiłoby do tego, żeby pan Milewski wyraził zgodę, chęć i ochotę przystąpienia do tego projektu. Jeżeli będzie mowa o przebudowie, to będzie to się też łączyło z kosztami, o których no, pan też został poinformowany. Pan wystąpił o oczyszczalnię przydomową, to oczyszczalnię przydomową dostanie. Myślałem, że to też będzie taką przetargową. Niestety to się odbyło na tym, że niestety, ale przydomówkę dostanie, a tej działki na przejście przez swój teren prywatny grunt, no niestety nie wyraża zgody. No nie mam takiego narzędzia, jak powiedziałem na początku, żeby zmusić do kogoś do tego, żeby dał dobro i posunął się dalej z inwestycją dla innych, bo tu w tym momencie blokuje nam całą inwestycję. Jeśli chodzi o drugi etap, do pierwszego etapu, czyli oczyszczania ścieków wraz z częścią sieciówki jesteśmy przygotowani. To na razie nam to nie koliduje, nie stabilizuje inwestycji, ale w późniejszym terminie na pewno tak. Czyli nie były prowadzone negocjacje cenowe, jak rozumiem, bo mówiliśmy o tym. Pani radna, nie były prowadzone żadne negocjacje cenowe, bo też ten pan nie może Milewski podjąć żadnej decyzji. Nie, to co powiedział pan radny, nie może pan Milewski w ten sposób. To jest jego własność, on nie umie zająć stanowiska na dzień dzisiejszy. To jest to brak jego odpowiedzi. No i to jest, brak jest po prostu, on nie chce się określić. Nie chce się określić, no to jest jego własność, no, nikt nie zmusi. On to rozważa, czy... W każdym razie, państwo radni, jest to działka, na pewno, jak ktoś jedzie, to mniej więcej w stronę Widoma, to wie, tak pani kierownik, jest położone przy samej szosie, skręcając na Żurawin, tam na tej działce jest, stoi bodaj chyba studnia melioracyjna, jest transformator. Także ta działka, to ona na dzień dzisiejszy, ona do zabudowy i dla zabudowy, nawet dla kogoś, kto chciał to budować jako działkę pod zabudowę. Jest to dużym utrudnieniem. Możecie sami pojechać w teren, popatrzeć, jak wygląda ta działka. Ona nie jest aż taka atrakcyjna, można powiedzieć, do zabudowy, bo studnia melioracyjna po środku tej działki, transformator i to nieduża działka, to wszędzie koliby nie przeszkadza. Ale to, co powiedział pan wójt, urząd gminy ze swej strony zrobił wszystko, wyszedł dalej temu panu urząd gminy, tak jak pan mi powiedział, jest zakładana oczyszczalnia, wszystko gotowa. Nikt nikogo nie zmusi do niczego. Także my nie mamy na to wpływu, nawet jako rada, że pan wójt, bo to jest własność prywatna. Także na tą chwilę, na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Proszę pana Michał Gosa. Wracając jeszcze do tematu, pani radna mówi, że radny na swoim terenie. Tak, intencją radnego jest to, żeby jak najbardziej polubownie z mieszkańcami nie za grzywki się łapać, tylko dojść do jakiegoś konsensusu. A że jest gmina i pan wójt, a w to jeszcze wchodzi projektant, który nie dokonał pewnych rzeczy do końca, a że stało się jak się stało przy tej działce, bo wyszła inna procedura, bo te działki nabrały statutu działek, nie ziemi, jak to się mówi, prawnej, rolnej. No i jest jak jest. My możemy kupić od pana, jako gmina. Możemy kupić tę działkę, bo on tego chce. Ale czy nam to jest potrzebne? No tak.
Nie będzie wtedy problemu. Panie radny, tak poważnie do tematu i bez żadnych tam można powiedzieć wywodów i dzielnej tylko stronę. Pan, ja uważam, bo przyglądałem się tej sprawie, jak to wyglądało, bo to, co powiedział pan wójt, pójdzie to w drugim etapie już w tej chwili, dlatego że to stało się przeszkodą. Na dzień dzisiejszy pan, ja uważam, Milewski od urzędu gminy, może być jako mieszkaniec, dostał, można powiedzieć, wszystko, jest zadowolony pod tym tematem, że budowana jest oczyszczalnia przyzagrodowa, co już mu spełnia te problemy, można powiedzieć, ze ściekami i tak dalej. On z tej kanalizy nie będzie korzystał, bo może jakby korzystał z tej kanalizy, to może by inaczej podchodził do tematu i myślał, ale na dzień dzisiejszy ma prawo tak postąpić, jest to jego własność i nikt tego nie tyka. My nie możemy podważyć czyjejś decyzji. Wiem, że i rozmowy były na zamianę działki, tu gdzieś za stadionem są działki wolne. Też ten pan nie umie podjąć decyzji. Ten pan nie umie podjąć decyzji ani na sprzedaż, ani na zamianę na dzień dzisiejszy. Także no, tak jest, jak pan mój przedstawił, pana mój. Proszę pan radny Malanowski. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym, żeby w dziale 754, to jest rozdział 75412, to jest o kwotę 23 zł, 23 tysiące z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczego, żeby to wykreślić, te pieniądze, bo uważam, że Laskalos pewien doszedł, ma w tej chwili dwa samochody, także i te pieniądze nie zostaną na straży, bo oni te jednostki mają na pewno potrzeby tak samo. Także żadna jednostka, na przykład Bożewo posiada jeden samochód, Mochowo jeden, z tego Mochowo i Ligowo. Także tutaj zakup trzeciego samochodu uważam za zbędny. Także żeby te pieniądze zostały w strażach, na straże, a po prostu zrezygnować z tego zapisu, zakup samochodu, żeby to... To jest pana wniosek, można tak powiedzieć. No, dziękuję, bo... Panu? Proszę pan wójt. Państwo radni, państwo sołtysi, wczoraj byłem na podpisywaniu umów z marszałkiem. Pan marszałek podkreślał, że bezpieczeństwo na terenach gminnych, liczy miejsko-gminnych, jest bardzo ważne i potrzebne i priorytetowe. Więc uważam, że wsparcie jednostek, nawet ten sprzęt, który on nie jest to, nie wiem, wartością taką kosztowną, że to jest 23 tysiące, to jest niewiele, aczkolwiek zasili tą jednostkę w sprzęt, którym jest niezbędny, koniecznie potrzebny do wyjazdu. Ponadto jednostki, nawet te wpisane do mikro, to są też stowarzyszeniami, gdzie tylko w niektórych miejscowościach tylko takie stowarzyszenie działa, w niektórych jeszcze koło gospodyń wiejskich. Ale powinniśmy wspierać jako radni takie inicjatywy. Bo takie stowarzyszenia są potrzebne, żeby wspólnie działać dla dobra ogółu i uważam, że taki zakup jest niezbędny i konieczny. Ponadto jednostka sama już założyła swoje pieniądze, co nie wszystkie to tworzą, wpłaciła na konto tej firmy, która tym samochodem dysponuje i przekaże na jednostkę, że też swoje pieniądze ciężko zarobione, bo wiadomo, że to są pieniądze składkowe, wewnętrzne i własne, że też wyrażają chęć, nie wszystkie jednostki to robią, to czynią, ale oni tak, za ich aktywność powinniśmy się tutaj pochylić nad tym problemem i wesprzeć tą inicjatywę. Taka jest moja uwaga, takie moje są założenia, że naprawdę jednostka jest prężna, działa i nie wolno umniejszać tym jednostkom, które są wpisane do systemu mikro. Są wszystkie jednostki i traktujmy je naprawdę poważnie, na równi, bo to jest jedna wielka rodzina strażacka i wspierajmy te oddolne inicjatywy, te stowarzyszenia, które naprawdę działają, umniejszając im, destabilizujemy w ogóle równowagę, jeżeli chodzi o te małe jednostki przy systemie HSRG. Więc miejmy tą świadomość, że naprawdę za chwilkę ktoś, jakaś inna jednostka się zwróci, prawda? Z jakąkolwiek prośbą. I jak mamy podejść do tego, skoro tu destabilizujemy całą pracę, którą naprawdę wyszukali, złożyli tam wkład osobowy do tego, wkład finansowy, a decyzja, wiadomo, zależy tutaj od państwa rady. Ale ja uważam, że to jest słuszne i naprawdę te pieniądze nie zostaną zmarnowane, tylko będzie jakaś wartość dodana, jeśli chodzi o tą jednostkę, czyli Straż Pożarna i Wątpliwości. Tak jest moje stanowisko. Dziękuję panu Wójtowi. Proszę pani... Bo w zasadzie to mówimy o 23 tysiącach, ale z budżetu gminy to dokładamy tylko 20 tysięcy po stronie wydatków, ponieważ w dochodach w dziale 758 zwiększamy dochody o 4 tysiące
i 94 grosze i między innymi tu jest wpłata 3000 OSP w Bętoszynie, bo oni wpłacili do budżetu gminy, abyśmy my później mogli łącznie zrobić przelew. Więc ewentualnie, jeżeli robimy po stronie wydatków, to tylko gminnych pieniędzy jest 20 tysięcy. Kieleckie, Państwo Radni, mam prawo do zabrania głosu i to zrobię, czy nie? Na poprzedniej sesji była rozmowa, był prezes OSP Bętoszyn, przedstawił całokształt tego założenia. To nie jest tak, jak pan radny Malandowski przedstawia, że ta jednostka będzie miała 3 samochody. Pan doskonale wie, że prezes przedstawiał, że ŻUK jest stary, że oni ten samochód chcą go tylko pozyskać na swoją własność, jako, można powiedzieć, mają do tego sentyment, a ten drugi samochód, który posiadają, oddają urzędowi gminy i to ich będzie sprzedane. Będą wrócone pieniądze. Do tej kwoty 20 tysięcy pani radny, co pani skarbnik przełożyła, te 3 tysiące jej, jeżeli samochód zostanie sprzedany, wrócą te środki, proszę pana, do systemu przeciwpożarowego. Bo będzie sprzedany, bo jednostki nie będą tyle samochodów trzymały, bo będzie tylko i wyłącznie jeden samochód, jednostka stała. Powiem dalej, szanowni państwo radni, za chwilę dojdzie do tematu, który będziemy rozmawiali za chwilę, o Cieślinie. Był zjazd ostatnio, pani radna, jakby nie było. Był zjazd, prezes Cieślina powiedział wyraźnie. Będziemy my szukali samochodu, gdyż ten samochód się wyeksploatował, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. I niestety, i tych problemów tego typu będziemy mieli coraz dalej. Wiadomo, że samochody się wyeksploatowały, niektóre zestarzały, nie nadają się. A urząd gminy nie będzie tego remontował, tak jak na przykład samochód w Cieślinie Forda Transita. To jest samochód, który ma swoje lata, który ma wychodził swoje kilometry, on jeździł w urzędzie gminy i też tam za chwilę przyjdzie jednostka z Cieślina i będzie szukała jakiegoś samochodu z zakupu. Mało na tym, sami dobrze wiecie, nie było pożaru w ostatniej okresie w Cieślinie. Bo to dobrze każdy wie, bo na poprzedniej sesji żeśmy rozmawiali. Czy to bezpieczeństwo tych mieszkańców to nie jest istotny temat? Czy to nie jest, można powiedzieć, zabezpieczenie tych mieszkańców? Jeżeli coś na miejscu jest, danej jednostce, jest ten strzeż, wiadomo, może nie aż taki bojowy do końca, ale jest i można tym mieszkańcom pomóc. Czy Rada Gminy w ten sposób ma podchodzić i utrudniać życie mieszkańcom? My jesteśmy zobowiązani pomóc mieszkańcom, żeby w każdej chwili można nieść pomoc tym mieszkańcom, czy to jest Cieślin, czy to jest Malanowo, czy to jest Bętoszyn. Bo tak to powinno być. Pośród nocy i północy można powiedzieć, że ktoś będzie szukał pomocy. To nie wolno w ten sposób podchodzić, że to jest kwota i wykreśla. To jest niepoważne. Dziękuję panu ministrowi. Chciałem zabrać głos. Pan Kowalski, przewodniczący i pan wójt mówił, że trzeba sprawiedliwie wszystkie jednostki wspierać. No to trzeba te pieniądze sprawiedliwie podzielić, albo każdą kwotę, taką samą kwotę na każdą jednostkę przeznaczyć. Nie może tak być, że w Bętoszynie jest jeden samochód, drugi. No dobrze, jeden samochód sprzedażą. A czy ktoś się zastanowił, że na przykład są zawody strażackie, wszystkie jednostki jadą na zawody, a Choczęciem jedzie na zawody? Nie ma żadnego samochodu i nigdy nie ma. Jak ci strażacy się czują, gdy jadą wszystkie samochody jednostkami? Czy ktoś o tym pomyślał? Co dopiero na Bętoszynach głosowaliśmy 31 tysięcy na pompę. Ile razy ta pompa jest wykorzystana? 31 tysięcy. Teraz 23 tysiące. Za moment już w Malanowie przebudowa, rozbudowa remisy. Bętoszyn, Malanowo. A co mają pozostałe jednostki? Co ma Osiek, jeżeli potrzeba parę złotych, bo parę złotych trzeba na uregulowanie stanu prawnego i na to nie ma. Pan wójt się nie pochyli na tym, żeby po prostu ze swoich możliwości tak skorzystać, żeby pomóc tym strażakom. Nie odpychać ich. Dlaczego oni mają przychodzić raz, drugi, trzeci i nie mają żadnej pomocy, są zostawieni sami sobie. Dziękuję panu radnemu za odpowiedź. Jeszcze nie skończyłem. Ja uważam, i proponowałbym, aby w rozdziale 75412 kwotę 23 tysiące złotych
przeznaczeniem na wydatki na zakup inwestycyjny, zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej w Bendoszynie, aby przerobić ten rozdział. Rozdział 75412 o kwotę 23 tysiące zł pozostawić z przeznaczeniem na wydatki dla ochotniczych straży pożarnej na terenie gminy Mochowa. Dobrze, dziękuję. I tak wniosek. Dziękuję panu radnemu. Szanowni Państwo sołtysi, pan radny pięknie tak tu mówi, tylko zapomniał o jednej rzeczy. Panie radny, biorę nowy samochód do Żurawina. Spokojnie, panie radny, spokojniutko. Mamy czas na wszystko. Kupiony, doposażenie kupione. Zapomniało się, jak kupowaliśmy sprzęty do Żurawina. Było kupiony nowy samochód, doposażenie na samochód, agregat wysokiego ciśnienia i inne sprzęty, piła spalinowa do drewna. Nie będę wyliczał, bo by to należało wziąć, zjąć tą kartotekę, co do tego samochodu nowego było kupione. Ja jestem zdania jednego. Jeżeli pomogliśmy jednej jednostce i pomagamy wszystkim jednostkom, to pomagajmy jedna jednostka. Pomagajmy. Przyjdzie, chwileczkę panie radny. Przyjdzie czas i nałożyć. Jeżeli, powiem panu tak, jeżeli chodzi, przyniósłby był, nie wiem, czy ten samochód przykładowo z Bendoszyna odpowiada tej jednostce, czy nie odpowiada, co mają go na oddanie, czy na sprzedanie, był zjazd, oglądali duchowie sobie samochód, podejrzewam, że pan Malarowski oglądał, bo tam słyszałem, że go wołano, żeby obejrzał ten samochód. Nie moja ocena, bo ja o samochód nie zabiegam. Nie moja, panie radny, bo jeżeli jednostka by zabiegała, proszę bardzo, niech te jednostki między sobą się dogadują. Jest komendant gminny i to nie widzę problemu. Bo ja nie widzę. Chwileczkę. Co do panie radny, co do uregulowania tej działki. Bądź pan sprawiedliwy w osiedlu. Dlatego, że gdy pan powiedział na sesji, że jestem sprawny do uregulowania, gdy było podniesione i powiedziane, żeby tej działki tej nie dać spalować, bo jest uwłaszczenie i tak dalej. Gdy ja zorganizowałem spotkanie z panem mecenasem, przyszedł na prezes jednostki, pan w ogóle na te spotkanie nie przyszedł. Okazuje się, co później dalej, że tam jest, ja już tego starego tematu nie śledziłem, gdyż to jest prawnik, to jest prezes, który odpowiada za jednostkę, bo to już nie rada gminy. Wiem tylko tyle, że tam jest w jakiś sposób źle coś zrobione, że było dane, nie wiem, 2 ary, czy 3, czy 4 ary ziemi i tam jest obciążenie hipotetyczne na ponad 100 tysięcy złotych. Ludzie to. Skąd? Sąd mówi o 3, a tu 100 się robi. Pani radna, nie wie pani o czym ja powiedziałem. Na jednostka pozyskała grunt. Grunt. No i dlatego doskonale wie, bo już nie ma rzeczy. Proszę pana. Bo tak się chodzi o interpelację wyżej pana Wsińskiego, to przykro mi stwierdzić, że pan nie potrafi słuchać ze zrozumieniem, bo jeżeli chodzi o te 3,5 tysiąca, które jest obciążone 15 straży pożarnej w Osieku, to jest ich własność prywatna. My nie możemy inwestować, czy dawać, przekazać pieniądze na coś prywatnego. To zamienił mecenas przez to, że się tej regulacji prawnej nie wciągnął spójnego, jeżeli chodzi o prezesa i rozmowy z poprzednim mecenasem. To zawiniła jedna podstawowa rzecz. Brak dialogu i porozumienia między jednostką a mecenasem. Mecenas prowadził delikatny kanał, rzecz ujmując. Teraz to jest prywatna, prawda? A my prywatnych rzeczy nie możemy regulować żadnych innych. Więc możemy tak panu radnemu okno wstawić do prywatnego domu. Tak samo, to jest własność prywatna stowarzyszenia. Żeście chcieli wziąć na własność. Po drugie, zasiedzenie, które żeście wnioskowali, zasiedzieliście grunt państwa rzymskiego, prawda? Gdzie było obciążenie hipoteczne. To też było, coś tam nie zadziałało, jeśli po relacji banku, a mecenasa. Mecenas nie sprawdził podstawowych spraw. Przed zasiedzeniem musi być wszystko uregulowane. Tam tego nie było. Jeżeli ktoś was prowadził w taki kanał, no to teraz musicie się zmierzyć, prawda? To jest prywatne w tym momencie. Chcieliście, macie na własność. A własność do czegoś zobowiązuje, tak? To nie jest już mienie komunalne, panie radny. Nie, pan cały czas postuluje tutaj 3,5 tysiąca. Ja będziemy wspierać, ale w tej materii nie możemy. Ja nie rozumiem, panie wójcie, że jak OSP to jest własny prywatny, no niech będzie tak, że własny prywatny. Na przykład OSP się teraz przekazał na gminę.
Ale słuchajcie, i wtedy. Dlaczego teraz nie radny wracamy do tego? Nie, w tym momencie. Chcieliście? Macie. Bo teraz właśnie jest kłopot z pozyskaniem. Znaczy, rządzący rozmawiał z mecenasem, tylko 60 zł. Państwo nie rozmawialiście z mecenasem i macie teraz to, co macie. Czyli musicie teraz tą śmietankę spić. Po drugie, jeśli chodzi tutaj o samochód, bo tak to pięknie pan prostuje samochód. Pani radna z poprzedniczką 12 lat wspólnej współpracy, pracy na rzecz ochotnictwa straży pożarnej. Czy pani złożyła wniosek o samochód pożarniczy? Nie. A teraz się składa, gdzie jest samochód. Prawda? Tak więc mówmy tak troszeczkę, logicznie podejście do sprawy. Naprawdę. Mamy, tu jest tak. Sesja na wniosek. Proszę się ustosunkować do tych postulatów, które tu są. Uważam, że takie sporne dyskusje to zostawmy, jak to wygląda w terenie. Ten skład, praktycznie powiedzmy sobie 8-osobowy, cały czas interpeluje, że tu coś nie działa. Nie działa, jeżeli chodzi o wsparcie jednostki i ochotniczej straży pożarnej w Będoszynie. Jesteście też strażakami, co niektórzy, nie będę wymieniał po kolei i pokazywał palcami. Podejdźmy do tego naprawdę z wyobraźnią. Zachęcam do współpracy. Dziękuję bardzo, Andrzej Kalkowski. Kajkowski, przepraszam. Ja mam pytanie do pana wójta. Panie wójcie, czy gdyby się do tej ustawy, jeśli pan zagwarantuje nam, że jeśli jakieś jednostki inne rozpatały też o przydział samochodu, czy pan też dofinansuje? Czy pan to zagwarantuje do tego? Nie będziemy to sobie, to tylko wszystko zależy od budżetu gminy. Ale nie mogę teraz deklarować, że będziemy, nie wiem, składać o samochody do wszystkich jednostek. Ale to nie chodzi w tej chwili. W przyszłości mamy taką wizję. Mamy taką wizję, prawda? To są kwoty rzędu 200 tysięcy, skoro to może mogą być zainteresowane taką kwotą. Dziękuję bardzo. Pan radny Wiśniewski, dziękuję. Chciałem się tylko odnieść do samochodu czy rabinie, to było dofinansowanie w 50 tysiącach, a w sumie cały samochód z całym wyposażeniem kosztował 70 groszy. Czyli to była bardzo dobra okazja, o której ja zastosowałem, chodziłem koło tego i opilnowałem. 50 tysięcy do samego samochodu to jest bardzo dużo. Druga sprawa. Mam pytanie do pana wójta. Ile przez 2 lata dostała Straż Granicy? Jeżeli mamy w Będoszynie miesiąc temu poszukowaliśmy 31 tysięcy, dzisiaj mamy głosować 23 tysiące. Czyli w sumie jest to. Ale ile do tej pory dostał? 40 tysięcy. Ile żurawin dostał w zeszłym roku? Czy zgłaszamy strażaki do pana wójta w tym roku, by chcieli dołożyć swoją pracę i na jakieś tam rzeczy, jakieś drobne pieniądze, czy grubsze pieniądze? Może pan wójcie powiedzieć. Jeśli chodzi o wasze jednostki, oczywiście była delegacja grupy wchodników i też były rozmowy na temat utwardzenia pracy przed jednostką, prawda? I to też jest koszt około 200 tysięcy. I co? I też będziemy tutaj dyskutować? Niech się pan troszeczkę zastanowi, panie radny. Ale niech się pan zastanowi teraz, prawda? Coś kosztem czegoś. Oddajemy dobro dla jednej jednostki, korzystając też z czymś dla siebie w przyszłości. Tak więc rozmowy były, odbyły się i teraz wszystko należy tutaj do was. Po to jest ta sesja, żebyśmy naprawdę, jeżeli dajemy coś komuś, nie umniejszamy drugiemu. Były rozmowy, ja też się do tego stosunkowałem. Dalej czekam na podjęcie stosownej uchwały. Dziękuję. Proszę pani radna Ciemińska. Odnoszę się do samochodu. Odnośnie znam. Nie było. Proszę odnośnie znam. Wie pan, trzeba się wypowiada jak się chce i na różne tematy. Ja wstaję pan odnośnie tematu. Więc odnośnie tego tematu, który się w tej chwili toczy ta dyskusja, tak? Pan mówi, że pan wójt, że Choczeń nie chciał. Nie, bo na co? Jeśli samochód, jeśli jednostka nie bierze udziału w akcjach pożarniczych, bo nie ma przeszkolonych ludzi, ale do tego stary samochód jakiś. Dobrze, Choczeń się zadowoli tym starym żukiem z Będoszyna. Chętnie go wyśniemy. A to, że częstujecie nas jakimś samochodem Renówką z Będoszyna, który ma przebieg, zdecydowany silnik i on się już, bo jeśli by był dobry, byście chętnie go zatrzymali, na pewno. Ale ponieważ jest tym, to chcecie się go pozbyć. Padła poprzednio informacja tutaj chyba od prezesa, nie wiem, czy prezesem, czy naczelnikiem Będoszyna straszy, że 10 tysięcy. Więc zobaczymy, czy wy go sprzedacie za te 10 tysięcy. Poza tym taki sam samochód dostał 10.
ja wciąż nie mogę się dowiedzieć, co z tym samochodem się stało. Czy sprzedany, czy on też gdzieś tam stoi w garażu. Nikt mi nie chce odpowiedzieć. Taki temat wstydliwy. A pan mój poprzedniczka umiała rozmawiać logicznie, jeżeli coś dla mnie inwestycje były ważniejsze, to i strażacy na to godziny. A pan, no to jest takie pewne pana spełnianie pana wedy. Bo nie wiem, być może ale jednostki działają aktywnie. Rok, dwa, trzy i przestają. A zawsze jestem za tym, żeby naprawdę wspomagać trzy jednostki, które są w krajowym systemie ratowniczym. I resztę zrobić dyskryminację, ludzi nie zrozumieją. A po co dnia? Jeszcze jedno. W 2015, czyli w tamtym roku, to tylko jak pan sam zresztą przewodniczący mówił, że dzięki pana interwencji dostała jednostka z łaski dwa mundury już na koniec, no bo chyba by nic nie dostała i dlatego, żeby chociaż coś, że dostała, to dwa mundury. Pan sam mówił na zebraniu w Poczniu, że niektóre jednostki mają tyle mundurów, że nie wiedzą, co z nimi zrobić, a inni właśnie nie mają dowodu. I tak się u nas dzieje. Przez ostatnie dwa lata tylko my mamy tu podnosić grzecznie rączki i głosować, bo ta grupa chce, bo Bendorzyn dziś jest na świeczniku, tak? I nas się stawia pod presją. Ja tak się przysłuchuję dyskusji, ale mam taki apel do państwa. Nie podnieście nad tym samochodem, czy wykreście go z tematu, czy nawet jedno życie, kiedykolwiek się coś stanie, będzie ważniejsze jak te 23 tysiące? Nie manipuluj pan. Nie manipuluję, tylko podchodzę do wszystkiego. Bo Bendorzyn tak samo warunkowo dostał, bo rozmawiałem z prezesem, dopuszczenie samochodu, a na drugi rok to nie mają po co tam wchodzić. No ja mówię, pytam. To w Grata mamy inwestować, czy szukać czegoś możliwszego? Zapytałam, żeby to funkcjonowało. Co warte są samochody? Jeżeli chodzi o ten samochód, to Telemaster pozyskany ze stacji pogotowia ratunkowego z transportu sanitarnego z Polska. Za jednostki chodzi o cel pożarny w sieci, to nie jest tematem tabu, prawda? Ten samochód został przekazany o wartości 28 tysięcy złotych, tak? Prezes jednostki wielokrotnie zwracał się do pani wójt z prośbą o poprzednictwę do Jadwiki Przedpolskiej, z prośbą o skarstowanie tego samochodu. Nie, bo to było tu odarowane, niech pan sobie sam zabezpieczy. Renault, mówimy o tym białym samochodzie. No, pani radna, pani się zapytuje o biały samochód z pogotowia. Proszę słuchać i takich głupich uśmiechów nie robić. Chodzi o ten temat. I ten samochód został przekazany na jednostkę. Jednostka miała prawo dysponowania tym mieniem, tak, majątkowym. Został on sprzedany na rzecz jednostki. Trzeba się zabrać prezesa, możemy go zaprosić na nasze posesje. I że skoro pani wie, to nie było budżetu gminy, to nie kazane na jednostkę. Jednostka miała prawo do pozyskania i sprzedaży. Miała prawo jednostka sprzedała i zasiła budżet swój wewnętrzny. Czyli rozumiem, prywatnie dostali, prywatnie sprzedali, tak? Pozyskała nieodpłatnie od stacji pogotowia ratunkowego na własne mienie i zrobiła z tym, tak jak powiedziałem. Został samochód sprzedany bodajże w 2014 roku. Czy ktoś z państwa radni? Proszę pan radny Krakowski, nie? Proszę pan radny Dziewińska, proszę bardzo. A więc z tego co wiem, pogotowie, jak chodzą karetki, to są do takiego momentu eksploatowane, kiedy już się zaczynają sypać, to po prostu chce się firma pożyć. I być może wartość, może i 28 wystawiła, jak ktoś zgodził się, no i podpisał, no to wartość, która jest z ceny może złą, ja nie wiem. Nie jest rzeczoznawcą, prawda, majątkowym, żeby pani dyskutowała nad tego typu zadaniami, prawda? Jeżeli ktoś dostał nieodpłatnie, miałbym temu prawo. Dostał zgodnie z majątkiem, ale to nie pani jest rzeczoznawcą do oceny szacowania szkód mienia transportowego, prawda? Chwileczkę, pani tylko wszystkie rozmowy zadała, pani jest odpowiedzią, czy nie jest perfekcją. Więc reasumując, jeśli chodzi o samochód dzisiejszy, został sprzedany, zasili budżet wewnętrzny jednostki. Na tym mam nadzieję, że temat się
zakończy. Proszę tutaj o rozsądek i podejście do proponowanej uchwały. Czas niestety, ale już raz też. Proszę Radny, Pana Rady Marnowskiego. Ja chciałem odnieść się do tego samochodu, bo wczoraj od nas pojechał prezes i jeszcze z druhem strażakiem i wzięli mechanika ze sobą i oglądali ten samochód w Mendożynie. Muszę powiedzieć, że ten samochód to tam trzeba od razu dołożyć, bo powiedział mechanik, że nawet nim się nie powinno jeździć. Bo Osiek to dziękuję za ten samochód, nie weźmie, bo musiał tam inwestować i miał problemy, gdy pan wójt by powiedział tak, że to jest prywatna jednostka i nie może inwestować. Ale nie mówię, ten samochód ma zrobione ponad 500 tysięcy tam przebiegu, także tam trzeba ze 3 tysiące dołożyć. I tutaj to jest ten temat, bo najpierw trzeba z tym samochodem coś zrobić, bo teraz mówienie, dzisiaj słyszałem, że się 10 tysięcy urządzili weźmie za ten samochód. Nie wiem, czy 5 weźmie, że gmina odzyska. Także tutaj... Pan sam sobie zaprzecza, że on tylko mówił, że Mendożyn będzie miał 3 samochody po zakupie tego samochodu. Pan sobie tego sam chyba zdaje sprawę z tego, że ten samochód Renault jest w słabym stanie technicznym, a samochód drugi Żuk jest ponad 30-letni. Dlatego chcemy dostać ten samochód za 23 tysiące, żeby się nadawał do wyjazdu. Panie Radny Lusowski, chętnie weźmiemy ten Żuk. Dla potrzeb, możecie wdać, ale nie Renówkę. Proszę bardzo, pan Marek Marszałkowski, przewodniczący Rady Sprawiedliwości. Panie przewodniczący, państwo radni, ja bym proponował na to chwilę wnioskował, żeby zrobić 10 minut przerwy, żeby omówić obawy i dopiero przystąpić do głosowania. Ogłaszam 10 minut przerwy, przychylam wniosku.